Witajcie, co na kanale Sebujak. Jak to pytanie, ale nie odpowiem na nie. Witajcie w dzisiejszym materiale na temat kolejnego przecieku. I jak zawsze to bywa, przynajmniej ostatnio, będzie to przeciek z Transformers Przebudzenia Bestii. I nie będzie to kod, nie będzie to zgadywanie z jakiego uniwersum będzie ta figurka i tak dalej. Nie, tym razem będzie to dosłownie figurka, która już pojawiła się w poprzednim materiale, tyle że nazwa kodowa. A dziś się przyjrzymy, jak wygląda, bo wyciekła. A mowa tu oczywiście o Transformers Przebudzenie Bestii Deluxe Class Cheetor. I to nie jest wersja ze Studio Sears, tylko zwykłej linii mainline'owej. Więc zaczynamy. Cheetor prezentuje się taki, według mnie, dosłownie jest to wzięty mold, a raczej bardzo podobny mold do wersji Kingdom Deluxe Cheetora. I zastanawiam się, co tutaj się stało, bo wersja Studio Series Eraser jest dosłownie również podobnym moldem do wersji Kingdom Eraser, więc zastanawiające, że jest to akurat wersja Cheetora w wersji tej toyline'owej, a nie w wersji Studio Series. Bo jak wiemy, w linii Studio Series nasz Cheetor będzie Voyagerem. Zobaczymy, co tam się dla niego szykuje. A na razie, no, odnośnie kolorów, no to nie jest on dosłownie podobny do tego, co widzieliśmy w trailerze, a przynajmniej jeżeli chodzi o jego ogólny kolor, bo no, tam nie był żółty, tam był jakiś taki, nie wiem, pomarańczowawy, nie wiem, może to wina trailera albo coś. I inaczej wyglądał, przynajmniej no tam gdzieś się przewijał, ale mniejsza o to. No wygląda według mnie ciekawie w trybie robota i ma fajne akcesoria, bo w końcu, jakby to powiedzieć, dostaje coś fajnego, bo dostaje swój pistolet, ten, prawda, wzorowany na oryginalnym, więc fajnie. Oraz jego ogon, który w wersji chyba z Kingdom robił za jakieś tam niby topór, ostrze, nie wiem. A tutaj po prostu ten, nie wiem, ogonomiecz, czy jakby to nazwać, nieważne, nie wdawajmy się w to, wygląda według mnie fajniej od tamtego. Nie mówię, że tamten był zły, ale widać, że tutaj, no, pod względem, że tak powiem, uzbrojenia, ten Cheetor, no, ma co pokazać. Głowa jest w ogóle też ciekawa i, no, wielkie na głowie Geparda logo Maximali. Zastanawiam się, co tutaj kierowało Hasbro, dając takie wielkie logo na jego głowę. Niemniej jednak to nie wgłębiam się w szczegóły. Ale ogólnie sam model prezentuje się fajnie, tylko no znowu mamy ten brązowy, który będzie chyba prześladował nas w każdym deluxie, dlatego ja czekam na serię Studio Series. Przynajmniej postacie, które nie powinny mieć takiego brązowego, i nie mam tu na myśli Wheeljacka, tylko no na przykład powiedzmy Nightbeard, no nie będą tego miały, no bo to jest troszkę delikatnie takie, jednak daje to troszkę w oczko. Niemniej jednak odnośnie posuwalności tutaj, no zapowiada się również dobrze, ale no nie tak dobrze jak Wheeljack czy Nightbeard. Nie ma na pewno, albo raczej pewnie wychyłu w kostkach, bo go nie widzę, w sensie w staw kulowy w nodze albo tam na dole. Ale poza tym wydaje się w miarę dobry. Tak samo jak Eraser, która gdzieś tam wcześniej również wyciekła. Niemniej jednak, no przyjrzyjmy się temu Gepardowi, bo chyba tego byśmy chcieli. I wygląda on tak, i co ciekawe, no, nie wygląda on aż tak mechanicznie, ani, jakby to powiedzieć, jest to takie połączenie mechanicznego z tym takim zwykłym, ale to też może być przez kolorystykę, ale według mnie wygląda fajnie. I znowu oczy, których w trybie Geparda nie pomalowali na jakikolwiek kolor, który by odróżniał je, ale no okej, uznajmy, że taki był koncept, w sensie design tej wersji, że tak powiem, tego pana na wczesnych konceptach i stwierdzili, że tu też tak musi być. Nie no, nie wiemy jak było, ale no zgaduję, że coś musiało tutaj być. Niemniej jednak prezentuje się bardzo fajnie w tym trybie i naprawdę, no szkoda tylko, że nie ma ruchomej, że tak powiem, szczęki, jak chyba wersja z Kingdom, ani otwartej, że tak powiem, tutaj, wiadomo, buzi tego Geparda. Niemniej jednak i tak wydaje mi się bardzo fajny, no chociaż ten brązowy tutaj, no,
Ej, będę miał z brązowym w tej linii Twilightowej do pogadania. Oby tylko Voyagery również go nie miały, bo nie zapowiada się to zbyt dobrze. Oby zamiast brązowego był srebrny. To jeszcze będę w stanie jakoś przeżyć. Nie no, żartuję sobie. Ale odnośnie Geparda i też ogólnie porównań, jak się prezentuje z figurkami ze swojego Toyline'u, no to właściwie zobaczmy porównanie z trybem robota, że tak powiem, jego z Wheatjackiem, który wyciekł też jakiś czas temu. I no, tak jak mówiłem, odnośnie Nightbeard, odnośnie chyba tam Deluxe Air Laser, te figurki są takiej samej skali. Skala jest taka sama, jak widzimy, więc no. Widać, że w tej linii tak zwanej ogólnej pod film klasy Deluxe czy tam Voyager będą takiej samej skali. Nie będzie podziału jak w linii studyjnej, że Biz, który w linii studyjnej z wyciek jest mniejszy od tej Airazor z linii Studio Series, która też już wyciekła i tak dalej. Tak, wiecie, o co mi chodzi. Tu takich rzeczy nie będzie, więc no. Z jednej strony fajnie, bo będą do skali, a z drugiej strony, no potem jak popatrzymy sobie na film, to kurczę, chciałoby się, żeby ten cheater był trochę wyższy od tego, nie wiem, Wheatjacka czy tam kogoś, no. Ale no to już Studio Series, no niestety, nie wiem, tak wypadło po prostu. Jest to też ciekawa moim zdaniem zależność, ale ogólnie niemniej jednak fajnie się tutaj prezentują. I jeszcze przejdźmy do skali Geparda z tutaj również Wheatjackiem w trybie alternatywnym. No i co ciekawe, no ten Gepard sporawy dość, ale no w sumie w filmie również taki będzie, więc no tutaj akurat skala adekwatnie się, że tak powiem, trzyma. No, niemniej jednak, no muszę powiedzieć, że no Cheetor tutaj ciekawie zaskoczył i fajnie, że go ujrzeliśmy, że tak powiem, po tym jak się dowiedzieliśmy, że będzie siedział. No i ja czekam na pozostałe dwa deluksy, które tam zostały odnośnie tego filmu. Chociaż zgaduję, że jeszcze może parę wycieknie odnośnie tych zwykłych wycieków kodowych. Niemniej jednak, tak czy siak, no ta linia typowo pod Rise of the Beast, czyli Przebudzenie Bestii, to Twilight'owa w skali Deluxe zapowiada się całkiem fajnie według mnie i fajnie, że w tej linii będzie pozowalność w większości każdej figurce, a nie, że jakaś czegoś nie może, bo się nie dało, albo to po prostu retur poprzedniej, nie? Fajnie, że tutaj idą w to, żeby jednak ta pozowalność była, bronie, akcesoria, wszystko. Podoba mi się to. Mogę powiedzieć, że może coś z tego przygarnę z ciekawości, bo naprawdę mieć koncept i design prawie ostateczny, no to jest ciekawe, że to według mnie wychodzi jeszcze nie w tym samym czasie, że wyjdzie ci taki, znaczy w tym samym czasie, no chodzi mi oczywiście o ten rok, niżeli że o w tym miesiącu będzie to i to obok siebie. Chodzi mi ogólnie, że mamy linię Toyline'ową i mamy linię Studio Series i każda daje coś innego. No jest to ciekawe, chociaż no niestety jak wiemy Studio Series to wszystkich postaci nam nie da, jak Optimus, kto tam jeszcze? Chyba tylko tyle na razie z tych głównych postaci, nie? Mamy jeszcze jakieś tajne WZS, których tu nie ma, przynajmniej w innej skali, więc to też jest dla mnie ciekawe, co się będzie działo. Niemniej jednak, jak to mówię, wszystko w swoim czasie i no w swoim czasie się tego dowiemy. Ale no najpewniej, no niestety przez wycieki, ale przynajmniej, jak to mówią, jest ciekawe. Także co? To by było na tyle. Piszcie w komentarzach, co uważacie o tym cheatorze. I do następnego. Trzymajcie się i cześć, pa, pa. Yo. Thank you.